Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, witamy naszych telewizów i słuchaczy. Telewizów, telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Oczywiście nasza audycja połączona, temat bardzo głęboki, patriotyczny, trudny, bym powiedział smutny też, ale z drugiej strony zaczął się miesiąc wrzesień. Mówiliśmy o 80. rocznicy wojny obronnej Polski z Niemcami. Za chwilę będziemy mieli mówienie o nożu w plecy ze strony Rosji sowieckiej. A dzisiaj mówimy o golgocie właśnie narodu polskiego, która trwała te właśnie straszne lata i wojny, ale także i po wojnie, co jest o zgrozo tą prawdą bardzo gorzką. Bardzo gorąco witam naszego gościa oczekiwanego od dawna, a znanego nam z reportaży i z wiadomości, pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże. Panie dyrektorze, kilka słów o sobie, to znaczy jest pan związany ze środowiskami patriotycznymi, od początku właściwie życia takiego dojrzałego, naukowego, można powiedzieć pracowniczego, PIPN, prawda? Tak, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie. Oddział w Warszawie. A od ponad 3 lat mam ogromny zaszczyt kierować placówką, która będzie jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o placówki muzealne w Polsce, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Tak, i zanim przejdziemy do historii tegoż muzeum, a wcześniej więzienia, to panie Jacku, taka mała laurka. Jak pan z panem rozmawiałem przed rozpoczęciem programu, takich ludzi rzadko się spotyka, chociaż jest ich coraz więcej, że pan cały żyje tym, gdzie pan pracuje, pan cały, że pan dygocze aż z takiego, prawda, twórczego, no bym powiedział, podniecenia, że robicie to, że tworzycie, że odkopujecie ciała żołnierzy patriotów wyklętych z panem Szwarzykiem i całą grupą. No po prostu pan dzień i noc jest myślami o tym miejscu i o tym dziele, które się rodzi, ale które już możemy oglądać, bo tam są ślady żywe. To nie trzeba nic, prawda, Były areszt śledczy Warszawa Mokotów na ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie jest miejscem wyjątkowym, jest miejscem szczególnym. I od 29 lutego 2016 roku, dzięki absolutnie fenomenalnej historycznej decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobro, który podjął wówczas stanowczą, zdecydowaną decyzję, że koniec z przebywaniem w tym świętym miejscu dla Polaków więźniów, przestępców, a zaczynamy tworzyć Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Muzeum, którego w Polsce nie było i my jesteśmy tak na dobrą sprawę pierwszą placówką, która w taki sposób, tak szeroko będzie pokazywała polskich bohaterów walczących o odzyskanie przez Polskę niepodległości zarówno w okresie okupacji niemieckiej, jak i w okresie terroru stalinowskiego, w okresie antykomunistycznego powstania, ale również pokazującą historię Polaków, którzy po 56 roku powiedzieli: komunistom nie ufamy, będziemy z nimi walczyć do końca, do odzyskania niepodległości. I oni słowa dotrzymali. A co było takim momentem, takim impulsem dla pana ministra Ziobry i wtedy tam pracujących, prawda, tym się zajmujących ludzi, tym też dla pana? Czy odnalezienie jakiegoś ciała, czy jakby taka skala, że popatrzcie, tu na każdym kroku mamy ślad polskiej krwi, tej patriotycznej. Pan minister również jest pasjonatem historii. Jest osobą, która bardzo mocno związana była z historią najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa. Jego dziadek działał w Armii Krajowej. Jego dziadek był również żołnierzem wyklętym po wojnie. Był represjonowany. Bardzo długo siedział w więzieniu. I ta myśl, która przyświecała wielu środowiskom o tym, żeby w więzieniu na Rakowieckiej stworzyć Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Ja tutaj przywołam chociażby postać świętej pamięci prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Janusza Kurtykę, który również podczas wielu rozmów, które z nim prowadziłem, mówił: najpierw Muzeum Powstania Warszawskiego, a potem na Rakowiecką. No,
Ten dramat smoleński przerwał tą absolutnie wyjątkową myśl i absolutnie wyjątkowo prowadzoną politykę historyczną przez z kolei świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wtedy się nie udało. Natomiast w momencie, kiedy powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy powstał rząd środowisk patriotycznych, rząd dobrej zmiany, pan minister, kiedy został ministrem sprawiedliwości, no była to jedna z najwspanialszych decyzji, absolutnie historycznych. Tutaj brak słów, żeby opisać wdzięczność i to Krzysztof Szwagrzyk bardzo dobrze to ujął. Kiedy żeśmy rozmawiali o tym, że powstaje muzeum, on mówi: minister Ziobro, dzięki tej jednej decyzji przeszedł już do historii. A historia zakręciła takie koło niesamowite, bo wnuk żołnierza wyklętego jako minister sprawiedliwości podejmuje tę decyzję, absolutnie gdzie ministrami sprawiedliwości wcześniej w PRL były kanalie, były bestie. Oczywiście to nazwiska już teraz nie pamiętam, ale to byli ci, którzy właśnie skazywali ostatecznie na śmierć, prawda, tych. Tak, i którzy później, wielu z nich później jeszcze w okresie PRL-u i niestety w wolnej Polsce również siedziało w sądach i orzekało tam wyroki. Pan minister musiał dobrze poświęcić swoje biura i tak dalej, żeby te demony przeszłości jakoś proszę odeszły. Pamiętać, że Ministerstwo Sprawiedliwości mieści się w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tej absolutnie przestępczej instytucji, która jest odpowiedzialna za ogrom zbrodni popełnionych na obywatelach Rzeczypospolitej. Przecież to tam, w piwnicach katowni Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego były te wstępne, niezwykle okrutne śledztwa prowadzone przez bandytów z UB po to, żeby wymusić pierwsze zeznania, żeby swoją nieprawdopodobną brutalnością zszokować przywiezionych tam ludzi. Pierwsze zeznania, pierwszy czas, kiedy tam ich trzymano, a potem na Rakowiecką, do tego piekła na ziemi, jakim było to miejsce, do tej przestrzeni, która we wspomnieniach wielu więźniów mokotowskiego aresztu jawi się jako piekło. Pan rotmistrz Witold Pilecki, który jest symbolem walki Polaków i ofiary poniesionej przez Polaków od dwóch zaborców, od dwóch tych wielkich totalitaryzmów, które dotknęły Polskę w XX wieku, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, powiedział, że w czasie procesu on szepnął: Auschwitz to była igraszka. To jeżeli piekło na ziemi, niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz było igraszką, to proszę sobie wyobrazić, czymże była Rakowiecka. I na każdym kroku tam, zaraz zobaczymy taki krótki zwiastunik, zaproszenie, ale na każdym kroku jeszcze widać do dzisiaj ślady pobytu polskich bohaterów, polskich żołnierzy. I ciekawa rzecz, taki rodzynek, ale ładny mi rodzynek, prawda, ale taka rzecz, chodzi mi o ten specjalny karcel odkryty przez was, przez przypadek. Tak, całkiem ale to, niedawno. Jak pan mówi o tych cyfrach, prawda, centymetrach, no to niesamowite, prawda? Jedną z pierwszych rzeczy, które żeśmy odnaleźli, kiedy już mogliśmy wejść jako pracownicy muzeum na teren ówczesnego, jeszcze funkcjonującego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów, było odnalezienie w tunelu śmierci. Tunel śmierci to był tunel, który prowadził do z 10 pawilonu, tego najbardziej pojawiającego się w zasadzie we wszystkich wspomnieniach więźniów Mokotowa, którzy zostawili po sobie spisane pamiętniki, jakieś relacje. 10 pawilon, tuż obok nieduży pawilonik, dwupiętrowy, nieduży taki miejsce, które nie jawi się jako piekło, a to było piekło, pawilon śledczy, przez więźniów nazwany pawilonem cudów. Dlaczego? Ponieważ tam bandyci z UB z ludźmi naprawdę wyczyniali rzeczy przeokrutne, przeokropne, po prostu robili cuda. I tam, pod tym pawilonem, żeśmy odnaleźli miejsce, po pierwsze, miejsce egzekucji,
bo na schodach prowadzących do takiej piwniczki pod tym pawilonem odbywały się egzekucje. Tam skrępowanego więźnia wprowadzano niby na dół, strzał w tył głowy, metodą katyńską człowiek spadał na ziemię. A na wprost tego wejścia, w tej chwili są tylko schodki. Kiedyś widać, że tam był mur. I tam był karcer, tak zwana ciemnica, czyli miejsce, gdzie więzień trzymany był w absolutnej ciemności, w absolutnej izolacji. Nago, na betonie, bez żadnego nawet garnka, żeby się gdzieś załatwić. Po prostu załatwiali się tam, w tym miejscu, gdzie ich trzymano. I to jest jeden karcer. A obok tak zwany karcer mokry. Czyli miejsce, gdzie więźniów trzymano w wodzie, a w zasadzie w szambie, ponieważ oni się do tej wody załatwiali. Miejsce wyjątkowo okrutne. Latem okno, jedyne malutkie okno, które tam było, było zawsze zamknięte. Te opary, te gazy wydobywające się z tych nieczystości po prostu dusiły więźniów. Zimą zawsze okno otwarte. Proszę pamiętać, że żyjmy lat 40., 50., minus 20 to było tak raczej standardowa temperatura. Teraz, kiedy mamy minus 3, to też krzyczymy, że zimno. A wtedy minus 20. I w tej błocie, w tym szambie, w tej wodzie trzymano również więźniów. Oni po prostu żywcem tam zamarzali. Są nieprawdopodobne historie. Jest historia, którą opowiadała pani profesor Barbara Otwinowska, świętej pamięci profesor Barbara Otwinowska, przyjaciółka naszego muzeum, wcześniej żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, również więzień Mokotowa. Opowiadała historię swojej przyjaciółki, która katowana na górze, w Pałacu Cudów, tam w którejś z tych pokoi, nie chciała zeznawać tego, co życzył sobie Humer. Nie chciała zeznawać tego, co chcieli od niej wymusić. Więc na dół, do piwnicy. Jak to mawiał właśnie Adam Humer, jeden z największych bandytów UB, którzy na Mokotowie mordowali Polaków, żeby zmiękła, żeby zmiękli. Oni ich tam do piwnicy sprowadzali. I proszę sobie wyobrazić, ta kobieta nago, boso, została wprowadzona do takiego kojca w tym karcerze mokrym. Była zima, więc stoi boso na lodzie. Zaczęła tupać nogami, żeby troszkę się rozgrzać. W pewnym momencie patrzy, podłoga się rusza. Struchlała, patrzy szczury. Zaczęła się modlić, żeby nie zginąć tak z tą okrutną śmiercią, zagryziona przez szczury, struchlała. I w pewnym momencie stał się cud. Te szczury położyły jej się na stopach i zaczęły ogrzewać swoimi futerkami te zmarznięte stopy tej wspaniałej dziewczyny z Armii Krajowej, która została zamknięta do więzienia tylko dlatego, że była po prostu żołnierzem. W tym miejscu zawsze opowiadam, kiedy oprowadzamy grupy młodzieży po tych historycznych przestrzeniach Mokotowa, zawsze opowiadam historię, którą usłyszałem również od więźniarki politycznej, która siedziała na Mokotowie, a później miałem ogromny zaszczyt rozmawiać z nią, będąc w więzieniu w Fordonie, gdzie nagrywaliśmy dla Instytutu Pamięci Narodowej relacje. I proszę sobie wyobrazić, ona opowiadała swój pobyt w więzieniu i mówi, ale dwóch nocy na Mokotowie nie zapomnę nigdy. Ja mówię, co się stało? Co to było? Przesłuchiwali panią. A ona mówi, nie mnie, mojego przyjaciela z powstania. Chłopak w czasie powstania był tak dzielnym, tak mężnym żołnierzem, że został odznaczony Krzyżem Walecznych. I proszę sobie wyobrazić, ten mężny, ten heros w czasie powstania warszawskiego, katowany w Pałacu Cudów przez bandytów z UB, krzyczał, mamo ratuj. Mamy nie było, byli bandyci z UB.
ten pałac cudów, ta przestrzeń pod pałacem cudów, to jest absolutnie miejsce święte. Na bandyci, Makowie, których znamy i którzy będą jakoś tam też, że tak powiem, zaznaczeni. Nie powiem, że w jakimś miejscu takim, żeby ich podnosić, ale ofiary pokażemy, bohaterów, ale ich też warto, prawda, żeby nawet... Tak, i będą tam mieli swoje wyjątkowe miejsce. Potomkowie się wstydzili, jeżeli jakoś tutaj się nie oderwali od tej przeszłości. Bo to było najstraszniejsze, panie dyrektorze, że Polak Polakowi. Mało tego, to byli żołnierze, którzy być może spotkali się gdzieś wspólnie na froncie, prawda? Najtragiczniejsze. W czasie kampanii wrześniowej, czy potem w bitwach. A przepraszam, nie kampania wrześniowa, wojna obronna, bo to jest pojęcie Goebbelsa, który wymyślił tę kampanię. To dla Niemców była kampania. Dla Niemców była to kampania, dla nas była to wojna obronna. Ale właśnie do takich rzeczy dochodziło, prawda? Że nawet znali się gdzieś z podwórka czasem, prawda? Niestety jest to prawda. Niestety wielu sędziów skazujących polskich patriotów za działalność niepodległościową na śmierć, to byli, niestety, byli żołnierze Armii Krajowej. I to jest tragiczne. Albo to też jest tragiczna ta ich historia. I to jest tragiczne, ale my jesteśmy dumni z naszych bohaterów. My mówimy o tych wspaniałych dziewczynach, wspaniałych żołnierzach najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. Przecież to absolutny fenomen w skali świata w okresie II wojny światowej. Armia działająca w podziemiu. I też Narodowe Siły Zbrojne też chcemy. No oczywiście, bo kiedy mówimy o antykomunistycznym powstaniu, mówimy o Narodowych Siłach Zbrojnych, o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, o Konspiracyjnym Wojsku Polskim, o Ruchu Oporu Armii Krajowej, o Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, tak, które było naturalną kontynuacją działalności Armii Krajowej w warunkach okupacji sowieckiej. No i ta wyjątkowa data, 1 marca 1951 roku, śmierć czwartego zarządu. Teraz nie wiem, co ugryzło, że na tych jakichś publicznych debatach wyskakują nieraz politycy z opozycji, czy nawet no i z lewicy, i powiedzmy tutaj z, powiedzmy prawicy jakoś nazywane, a to jest opozycja, że ta Brygada Świętokrzyska jakoś im nie może przyjść przez gardło i pokazują to jako pewien rodzaj jakiejś fanaberii, jakiejś zdrady. Ale to oczywiście temat jest osobny. To byli bardzo dzielni, bardzo mężni żołnierze. Ale skąd ta brygada ich tak ich kuje, to też nie rozumiem. Może dlatego, że byli to żołnierze bezkompromisowi wobec zdrajców komunistycznych. Oni nie dyskutowali z komunistami. Do kumanistów strzelali. Panie dyrektorze, a więc za chwileczkę ta prezentacja, ale jeszcze powiedzmy sobie tak, jest to więzienie zbudowane za carskiej Rosji, wtedy nowoczesne, mieszczące w dobrych warunkach 800 więźniów, w sensie, jak mogą być w więzieniu dobre warunki, ale mogą być, no bo też jakoś... Tak. A powiedzmy, że były momenty, że było 3000, prawda? Tak, za komuny. Więzienie w ogóle na ulicy Rakowieckiej w Warszawie, areszt śledczy, zostało zbudowane w latach 1902-1904 z przeznaczeniem dla przestępców kryminalnych. I rzeczywiście w okresie zaborów, w okresie, kiedy Warszawa była pod zaborem rosyjskim, taką funkcję pełniło. W 1905-1906 roku przez pewien czas znajdowali się tam osadzeni bojowcy Polskiej Partii Socjalistycznej. Między innymi późniejszy premier rządu Rzeczypospolitej generał Sławoj Składkowski. Jednak ta funkcja więzienia dla przestępców kryminalnych była cały czas realizowana. Również w okresie II Rzeczypospolitej. Ta funkcja była cały czas identyczna. Natomiast dlaczego to więzienie było najnowocześniejsze w zaborze rosyjskim? Otóż to było swoiste miasteczko w mieście. Ono było absolutnie samowystarczalne. Własna kuchnia, własna pralnia, własna stolarnia, własna kotłownia, elektrownia. Wszystko było, później drukarnia, własne pole do uprawiania warzyw. Jednak było coś, co wyróżniało to więzienie wobec pozostałych. Ono było skanalizowane.
Tam po raz pierwszy zostały wstawione sedesy ta zdobycz cywilizacyjna została wprowadzona do więzienia. Najtragiczniejszy okres w historii więzienia mokotowskiego zaczyna się w okresie okupacji niemieckiej i wtedy się zaczyna ten okres, kiedy więzienie przeznaczone dla 800 osób staje się miejscem pobytu 2,5 tysiąca, 3 tysięcy ludzi. 2 sierpnia 1944 roku, drugi dzień powstania. Na teren więzienia wchodzą bandyci z Waffen-SS i mordują więźniów. Rzeź nieprawdopodobna, przyganianą, później przyprowadzano na teren również cywilnych mieszkańców Mokotowa. W tym czasie wyjątkowa ucieczka części młodocianych więźniów. To też jest historia, tego miejsca. Jednak ten okres po 1945 roku, kiedy wchodzi Armia Czerwona, kiedy Warszawa jest zajęta przez komunistów, to jest okres, który był wyjątkowo krwawy. No i Muzeum Powstania Żołnierzy Wyklętych Więźniów będzie właśnie oparty na tym głównie okresie, prawda? No bo to jest... Pokazujemy historię, tak jak jest w nazwie, żołnierzy wyklętych i więźniów politycznych. Nasze muzeum, to jest w zasadzie, to są trzy muzea w jednym. To jest pawilon pierwszy, ten najstarszy, gdzie będziemy prezentowali historię właśnie żołnierzy wyklętych, żołnierzy antykomunistycznego powstania. 10. pawilon, miejsce święte, miejsce pamięci narodowej. Tam nic nie zostanie zmienione poza zdjęciem tych kilkunastu warstw tynku i farby, tak, żeby dotrzeć do tej historycznej powierzchni, gdzie liczymy na to, że zostały ocalały napisy więźniów. No i także... Pawilon trzeci, najsławniejszy z okresu Solidarności, najsławniejszy z okresu opozycji antykomunistycznej, politycznej opozycji. To jest miejsce, gdzie będziemy pokazywali działalność opozycji, różnych struktur, wszystkich struktur, oczywiście przede wszystkim struktur Solidarności, ale też pokażemy tych pierwszych, taterników, pokażemy członków organizacji Ruch, pokażemy uczestników 68 roku aresztowanych, pokażemy uczestników uroczystości milenijnych, którzy szli modlić się do kościoła za ojczyznę, a trafiali do więzienia. To jest absolutnie rzecz nieprawdopodobna, mało znana, mało opisana. Będziemy pokazywali ludzi, którzy trafiali do więzienia w latach 60. tej szarzyzny gomułkowskiej za to, że stanęli w obronie krzyża. Absolutnie mało znana historia kobiet, które protestowały przeciwko zdejmowaniu krzyża ze ścian klas lekcyjnych i za to na 3 lata do więzienia szły. Będziemy pokazywali tych dzielnych ludzi. Będziemy pokazywali historię KPN-u, KOR-u, ROPCIA, Ruchu Młodej Polski. No i oczywiście fenomen Solidarności, tego nieprawdopodobnego ruchu wielonurtowego, bo to jest i Solidarność jako Związek Zawodowy, Solidarność jako Ruch Społeczny, Solidarność Walcząca. O tym wszystkim będziemy opowiadali w przestrzeni trzeciego pawilonu, tam gdzie oni wszyscy siedzieli, bo to jest pawilon, który jest nierozerwalnie związany z działalnością opozycji. Ale to przed wami, przed nami budujemy, będą to wszystko powoli się rozwijać. Natomiast już dzisiaj pan dyrektor mówi, że można być, przyjść, tak, zobaczyć. Do nas można przyjść. Przewodnika. Oprowadzamy grupy zorganizowane. Niestety musimy na razie w grupach zorganizowanych. Nie ma możliwości zwiedzenia naszego muzeum indywidualnie. My po prostu dopisujemy te osoby do grup zorganizowanych. Od wtorku do piątku, od godziny 9 do 15 bardzo gorąco zapraszamy. Wystarczy zadzwonić do nas albo zajrzeć na naszego Facebooka Rakowiecka 37 zgłosić, że taka i taka grupa tego i tego dnia chce zwiedzić nasze muzeum. Pokazujemy wszystkie te
przestrzenie historyczne, które w tej chwili już możemy udostępnić. Pokazujemy ścianę straceń, gdzie... My zobaczmy ten krótki, prawda? Tak, teraz oczywiście. Ten materiał, który Pan nam tutaj przywiózł i potem rozmawiamy już po tych paru sekundach dalej na temat byłego więzienia, teraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. No, piękna rzecz, która się tworzy w takim szybkim tempie, żeby przeskakiwali post, ale był tak, była ta historia pokazana, co już jest i co będzie, a więc to wszystko, co w planach. No i co, jesteście otwarci chyba na jakieś wspomnienia? Zdjęcia, to już nikt zdjęć nie robi. Korzystając z tej niebywałej okazji, że jestem w telewizji, trwam. Chciałbym apel do wszystkich telewidzów. Przyjmujemy pamiątki. Przyjmujemy pamiątki po naszych bohaterach, które będziemy prezentowali w tych historycznych przestrzeniach. Przyjmujemy pamiątki po żołnierzach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, po żołnierzach Ruchu Oporu Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, po wszystkich żołnierzach, którzy walczyli o niepodległość. Przyjmujemy pamiątki po ludziach opozycji. Począwszy od właśnie tych pierwszych organizacji tworzących się w latach 70. Przez fenomen ruchu Solidarności. Ja czasami tak żartobliwie mówię, przyjmujemy wszystko. Od ulotki po karabin maszynowy. Ponieważ to jest nasza historia. Karabiny maszynowe to są żołnierze wyklęci. Ulotki to jest czas Solidarności. Oni wszyscy walczyli o niepodległość. A nasze muzeum ma być placówką kulturalną, placówką edukacyjną, ale jednocześnie pomnikiem postawionym tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy walczyli o Polskę, walczyli o niepodległość i tą niepodległość nam wywalczyli. Patrzę na znaczek piękny w pana tutaj klapie marynarki, chyba podobny dostałem od pana mistrza Kasprzyka. To Matka Boża Ostrobramska jest, tak? To jest Matka Boska Częstochowska i orzeł. Jest to kopia ryngrafu, jaki miał na mundurze w chwili śmierci porucznik Franciszek Majewski, pseudonim nim Słony, a postać absolutnie niebywała. Człowiek, bo w herbie muzeum jest Matka Boża Ostrobramska. Ostrobramska, tak. Tutaj nawiązujemy do żołnierzy Brygad Wileńskich Armii tak. Krajowej. Bo do czego zmierzam? Bo ten człowiek bardzo ciekawy oczywiście i Matka Boża, ale był taki moment, kiedy jak to powiedzieć, no, wierzymy w to, że duchy zagubione są też, że w muzeum po prostu słychać było głosy, odgłosy, jęki, rozmowy. To miejsce było nawiedzone, prawda? Przez tych, którzy jakoś szukali jakiegoś ukojenia, nie wiem, czy pochowania. W każdym razie, kiedy Matka Boża... Niech pan opowie, panie dyrektorze. Muzeum jest miejscem, tak jak powiedziałem, tam jak w Soczewce skupiają się te dwa wielkie totalitaryzmy. Diabelstwo. W tym miejscu czuć było dosłownie ogrom zbrodni, która tam została popełniona. Wiele osób bało się tam wchodzić. Wiele osób
miało różne doznania, które były niepokojące, które po prostu powodowały to, że wchodziły tam z ogromnym lękiem. I to wszystko się zmieniło. Zmieniło się w momencie, kiedy żeśmy przywieźli z Jasnej Góry obraz, kopię cudownego obrazu. Powiesiliśmy je w przestrzeni 10 pawilonu. Tam w tej chwili odbywają się msze święte w intencji osób pomordowanych na Mokotowie oraz więźniów, którzy tam byli trzymani. Dla mnie taką bardzo ważnym sygnałem, że doszło do dużej zmiany, była reakcja kobiety, która jeszcze wtedy, kiedy pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej wspólnie z dyrekcją aresztu jeszcze wtedy działającego, zrobiliśmy mszę w intencji osób tam zamordowanych. Była bardzo duża grupa członków rodzin tych osób. Weszliśmy w przestrzeń 10 pawilonu i kilka osób, nie, ja muszę wyjść, ja nie mogę, ja słyszę ich krzyk. I teraz całkiem niedawno jedna z tych osób wróciła. Po latach wróciła, chciała zobaczyć, jak wygląda to teraz, kiedy powstaje muzeum. Weszła, no i taka reakcja, Jezu. Jaki tu jest spokój, jaka tu jest cisza. Tutaj chce się usiąść, uklęknąć i modlić się. Absolutna, nieprawdopodobna zmiana. To miejsce jest miejscem świętym, jest miejscem wyjątkowym. Jest miejscem, w którym chcemy pokazać historię naszych bohaterów. Chcemy postawić im w ten sposób pomnik i chcemy po prostu modlić się w ich intencji. Zresztą już teraz co miesiąc odbywają się msze święte w intencji właśnie osób pomordowanych, tam prześladowanych, ale tam również zainicjowaliśmy każdego 26 dnia miesiąca mszę w intencji beatyfikacji arcybiskupa Baraniaka, który tam był przetrzymywany, był aresztowany razem z księdzem prymasem Stefanem Wyszyńskim, trafił na Mokotów. On wyglądał tak mniej więcej jak ja teraz, kiedy tam był przywieziony. Dostojnie. Ale kiedy wychodził, ważył 43 kilo. To proszę sobie wyobrazić, co z tym człowiekiem tam wyczyniali. On siedział w tym karcerze mokrym, w tym szambie. On siedział w tej ciemnicy. Na skórze, na ciele miał przypalenia od papierosów. To wszystko wychodzi z dokumentów, które są przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. On przeszedł tam katorgę i on był dzielny, on trwał, on się nie zaparł. To jest niebywała postać, niebywała historia tego wspaniałego człowieka, który jeden z wielu kapłanów przeszedł na Mokotowie katorgę. O tym też warto pamiętać. Zresztą to jest też miejsce nie tylko śladów, że byli tam sądzeni i że byli zabici, ale również są odnajdywane ciała. Tak, szkielety tutaj po latach kapłanów, słyszałem grupa, ale poszczególnie pan Krzysztof Szwagrzyk, wspaniały profesor, dwoi się i troi, bo mówi, oni tam są jeszcze, czekają na wydobycie. Ale czy tak, to nie jest właśnie perfidia? Nawet się nie chciało zawieźć ich na cmentarz tym właśnie komuchom, prawda? I tym no, to jest coś nieprawdopodobnego. Tylko na miejscu, czy oni tam, no, że tak powiem, pracowali tam, gdzie ciała oprawcy byli tak blisko mało swoich ofiar, tego, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że w przestrzeni za szpitalem profesor Szwagrzyk odnalazł mały cmentarzyk, 11 grobów. Za szpitalem jakim? Za szpitalem więziennym, na terenie Mokotowa. 11 grobów. Proszę sobie wyobrazić, że tam w latach 50. funkcjonariusze zrobili grządki na warzywa. Na tych grobach. Zdjęcia lotnicze, które były robione w tamtym czasie, pokazują, że w miejscu, gdzie zostały odnalezione groby, były po prostu grządki z warzywami. Ale to jest jedna część. W drugiej przestrzeni, w miejscu, gdzie były pola spacerowe, specjalne pola spacerowe,
kilka miesięcy temu, dosłownie, w zasadzie kilka tygodni. Czy czyli tak zwane spacerniaki. Profesor Szwagrzyk odnalazł kilka ciał, kilka osób, które tam zostały pochowane. W jednej przestrzeni, w drugiej przestrzeni rozczłonkowane szczątki, tak jakby wyrzucone z dołu śmierci. Czy jak były ćwiartowane przed... Myślę, że to były szczątki wyrzucone w czasie kopania jakiegoś rowu pod rurę, czy pod jakiś kabel. Nie, w tamtych czasach się nikt nie przejmował odnalezionymi kośćmi. Wręcz przeciwnie, było dwóch funkcjonariuszy, którzy odpowiadali za to, żeby te kości palić w kotłowni, żeby nie zostawiać śladu. 15 metrów od miejsca, gdzie teraz Krzysztof odnalazł ludzkie szczątki, rok temu jesienią odnaleziona zbiorowa mogiła. Najprawdopodobniej byli to księża, najprawdopodobniej byli to zakonnicy, ponieważ odnaleziono przy nich krzyże zakonne, odnaleziono medaliki i odnaleziono coś, co nie miało prawa się zachować, szkaplerze. Z materiału zrobione szkaplerze, które oni mieli na sobie, one przetrwały. Przecież materiał to dość szybko się rozpada, ginie, gnije. A to takie malutkie szkaplerzyki i one przetrwały. Tam było 11 osób zakopanych. Po drugiej stronie 10 pawilonu odnalezione miejsce, gdzie była zbiorowa mogiła. Odnalezione miejsce, które się bardzo mocno zwiąże w ogóle z tą sławną ucieczką w czasie rzezi Mokotowa 2 sierpnia 1944 roku. Zbiorowa mogiła, a w zasadzie miejsce po zbiorowej mogile, bo szczątków już tam nie było. One zostały wyjęte w kwietniu 1945 roku i przewiezione na Wolę do tego Panteonu Powstania Warszawskiego. I proszę sobie wyobrazić, tam historycy, archeolodzy z Instytutu Pamięci Narodowej odnajdują kilkaset w zasadzie butów z kośćmi w środku. Aha. Po prostu zostały one wyszarpnięte, te buty zostały, kiedy wyszarpywano ciała. I co ciekawe, w przestrzeni tego pustego rowu zasypanego miękką ziemią odnaleźli cały szkielet człowieka. Czyli osoba po prostu zamordowana już po ekshumacjach, czyli po kwietniu 1945 roku. Tam jeszcze tam wrzucona do tego dołu śmierci. Takich miejsc na terenie Mokotowa jest wiele. My dopiero przejrzeliśmy 1/3 terenu, który jest dostępny do prac archeologicznych. My prowadzimy cały czas poszukiwania również w środku, w budynkach, w piwnicach, w tunelach, które są pod Mokotowem. Właśnie w czasie takich prac, kiedy żeśmy sondowali ściany, odnaleźliśmy ten karcer pod schodami. Ale przecież my troszkę wcześniej odnaleźliśmy karcer, który był w pawilonie 10. Miejsce absolutnie straszne. 1,50 m wysokie, 50 na 50 szerokie. Czyli jak to można było? Z pancernymi drzwiami. Tam można było w takim półprzysiadzie tylko siedzieć, zgarbiony. Ani usiąść, ani się wyprostować. Nic. Proszę sobie wyobrazić, że to, co teraz możemy oglądać, to przetrwało tylko dlatego, że w tym karcerze zrobiono przejście do celi obok. On pierwotnie był wytynkowany niezwykle ostrymi kamieniami, kamiuszczkami takimi, a człowiek wchodził tam nago, także jak się oparł i chciał się przesunąć chociaż troszeczkę, to od razu ranił skórę. Podłoga teraz jest gładka. Wtedy była tak zrobiona, że jak stanął całą stopą, ranił sobie od razu tą stopę. Ale proszę sobie wyobrazić, siedzieć w takiej malutkiej przestrzeni. Do toalety nie wypuszczali. Oni się po prostu załatwiali tam. Człowiek, który tam wchodził, stał po prostu w tych odchodach, w tych ekskrementach i swoich, i poprzedników. I wlecie fetor, smród, jaki tam był, on po prostu zabijał. Kto to wychodził? Czy ktoś był świadkiem, że chyba major Szendzielarz? Tak, major Zygmunt Szendzielarz, Łupaszka, spędził w tym miejscu 6 dni. On dosłownie wypadł.
Kiedy otworzyli i wyciągnęli go stamtąd, to on wypadł. Nie mógł wstać, nie mógł się wyprostować. Do celi został zaciągnięty przez funkcjonariuszy. Opowiedział o tym, no chyba jest to ostatni człowiek żyjący z celi śmierci, który tak pięknie potrafił opowiedzieć o ludziach, z którymi siedział. Pan Mieczysław Chojnacki, pseudonim Młodzik, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej z obwodu Mewa, to jest teren powiatu sierpeckiego, płockiego, troszeczkę płońskiego. W każdym pogranicze... Słucham? Niedaleko tutaj. Tak, niedaleko stąd przecież. I proszę sobie wyobrazić, on jako żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej został skazany na karę śmierci. Na procesie pokazowym w sierpcu, na egzekucję przewieźli go na Mokotów. Siedział w celi śmierci razem z Łupaszką. Siedział w celi śmierci razem z żołnierzami 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I on opisał ten czas pobytu w celi śmierci. On opisał, jak prowadzili ich na egzekucję, jak oni się zachowywali. On dał nieprawdopodobne świadectwo ich bohaterstwa. Na szczęście agent NKWD, którego Stalin mianował prezydentem Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut, w jego przypadku skorzystał z prawa łaski, zamienił ją na dożywotnie więzienie. Pan Mieczysław wyszedł z więzienia w latach 60. dopiero. Bardzo długo żeśmy z nim współpracowali w okresie IPN-owskim, kiedy jeździł z nami po terenie, gdzie działał, pokazywał, gdzie były bunkry, gdzie były akcje. Żyje do dzisiaj, jest już staruszkiem, ale jego wspomnienia są nieprawdopodobnym świadectwem bohaterstwa tych osób, które cierpiały na Mokotowie. Drodzy Państwo, już pola na telefony od Państwa, widzów i telewidzów, słuchaczy i telewidzów, Golgota Narodu Polskiego. Rozmawiamy tego wieczoru. Jest z nami pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Przypomnę numery telefonów 56 657 00 11, 56 657 00 12, dla zagranicy 048 56 657 00 13, 048 56 657 00 14. Zapraszamy do rozmów. Nasze telefony, numery są już otwarte. Do rozmowy na te tematy. Może ktoś jeszcze ma jakieś świadectwo, może jeszcze ma jakieś wspomnienie, a może właśnie też, tak jak pan dyrektor prosił, jakąś też taką drobną może pamiątkę po kimś z rodziny, z rodziców, czy może z rodzeństwa, prawda? Będzie to bardzo cenne. Każda pamiątka będzie nad wyraz cenna. Oczywiście. Mamy już telefony, jak słyszę. Proszę bardzo, proszę. Pochwalony jest Chrystus Maria Zawsze-Dziewica. Teraz i zawsze. Witam ojca dyrektora. Kłaniam się serdecznie, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jestem w samochodzie, jedziemy, przemierzamy tę naszą Polskę, ojczyznę. I słyszę pana dyrektora, bardzo dziękuję, że pan jest, ale szkoda, że to tylko w ten czas. Ojcze, musimy koniecznie, jeżeli pan by zgodził się, zaprosić tak, żeby w telewizji jeszcze i w radiu później. Druga część. No. Dzisiaj we wtorek to jest po prostu niemożliwe, ale jeszcze jedno. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Ja mogłem być właśnie tam, w tym strasznym miejscu, ale równocześnie miejscu niesamowitego bohaterstwa Polaków, męczeństwa Polaków. Była msza święta. Pamiętam tak, przed tym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej było odsłonięcie tablicy pomordowanych. Byliśmy przy tej ścianie śmierci. Tak, byłem w tym miejscu, gdzie był trzymany Łupaszka, prawda? Tak. To było też, pan był tak uprzejmy pokazać. To było coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. To trzeba zobaczyć, przeżyć. Ale również pan mówił jeszcze o jednej sprawie, właśnie, że tam słychać było taki jęk i było jak dziwna atmosfera. Pan opowiadał, jak długo to było, kiedy to się skończyło. To chyba jest związane z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Jeżeli można prosić. Tak. I jeszcze raz ogromne dzięki za to, co pan robi.
ogromne dzięki i chwała Panu, że są tacy Polacy, którzy dbają o tę historię. Właśnie pan minister Ziobro, dziękujemy mu bardzo za to i to, o tym się nie słyszało. Dopiero pan powiedział, tak, no i to róbmy wszystko i jeszcze jedno. No trzeba z tą ideologią im skończyć. Naprawdę ja się dziwię, że potomkowie tych ludzi niosący w sobie tamtą ideologię i kreujący to wszystko, to straszne, co robili ich ojcowie, czy dziadkowie na coś bardzo pozytywnego, teraz wchodzą w politykę, wybierani są. Ja dziękuję, no, w mediach i tak dalej. Kiedy my się tego wszystkiego, kiedy się z tym wszystkim, z tym złem skończy, no. Trzeba wychowywać następne pokolenia dobrze. Tylko tak. Dziękuję serdecznie. I jeszcze raz, jeżeli można być z tym obrazem. Tak. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panie dyrektorze, no właśnie, jeszcze raz powróćmy do historii. Bardzo... Ojciec Tadeusz, nie byłoby naszego muzeum, nie byłoby tej pracy, tego pomnika polskich bohaterów, gdyby nie absolutnie historyczna decyzja ministra Zbigniewa Ziobro. On odważył się podjąć tą decyzję i dzięki niemu w tej chwili ja i grono młodych historyków... Chociaż nic nie zrobił, a zrobił wiele i zrobić. Zrobił naprawdę fenomenalną rzecz. W tej chwili w gronie absolutnie wspaniałych młodych historyków, młodych ludzi. Tworzymy to muzeum przy takiej opiece absolutnych elity polskich historyków. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, przewodniczący Rady Programowej, profesor Jan Żaryn, profesor Bogdan Chrzanowski, profesor Piotr Niewiński, doktor Tomasz Łabuszewski, doktor Kazimierz Krajewski, profesor Filip Musiał. To są te nazwiska, które profesor Wojciech Frazik, to są te nazwiska historyków, którzy całe swoje życie poświęcili badaniom nad opozycją, nad oporem społecznym, nad żołnierzami wyklętymi. Ale wróćmy jeszcze do tego, i rzeczywiście ten obraz to jest takie świadectwo, które jest nieprawdopodobnie ważne w naszej pracy. Tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, kiedy dziesiąty pawilon był opuszczony, rzeczywiście wiele osób bało się wejść. Wiele osób słyszało różnego rodzaju głosy, różnego rodzaju rozmowy w miejscu, gdzie nikogo nie było. Ktoś dostał bodliczka tak zwanego, nie wiadomo od kogo, raptem po prostu szedł korytarzem, pach, uderzył. No ale kto? No nie ma nikogo. Słychać było tłuczenie kluczami o poręcze. Tak jak było rzeczywiście. Niespokojne tak jak było wtedy, duchy klawiszy, tak trzeba powiedzieć. No, tamte zło można było dosłownie namacalnie dotknąć. I kiedy żeśmy z Jasnej Góry przywieźli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a miał to być element naszej wystawy głównej, bo przecież komuniści tak strasznie się bali Matki Boskiej, że nawet jej obraz aresztowali, który jeździł po Polsce i przed którym się Polacy modlili. Więc pierwotnie żeśmy planowali, napisaliśmy do ojców na Jasną Górę: ojcowie kochani, dajcie nam kopię obrazu. Chcemy zrobić fragment ekspozycji. Niebywałe szczęście. Dostaliśmy pismo, zapraszamy po odbiór kopii obrazu. Pojechaliśmy. No ja powiem szczerze, kiedy wszedłem do zakrystii przy kaplicy cudownego obrazu, zaniemówiłem, bo zobaczyłem ten obraz, który dosłownie świecił. Dosłownie świecił, coś nieprawdopodobnego. I msza, modlitwa i proszę sobie wyobrazić, przywieźliśmy obraz do naszego muzeum, wnieśliśmy na dziesiąty pawilon. Ja mówię, nie możemy zamykać go w celi i robić element ekspozycji. On musi być tutaj z nami. Musi wisieć tutaj. Przecież ci wszyscy chłopcy, których tam trzymano, mordowano, katowano, oni mieli ryngrafy na piersiach.
Oni mieli ryngrafy na mundurach. I w momencie, kiedy powiesiliśmy ten obraz, kiedy ojciec Pleskaczyński, świętej pamięci, zmarł kilka tygodni temu, odprawił pierwszą mszę świętą przy obrazie, tam się stał cud. Tam po prostu się stało miejsce święte. Uświęcone krwią Polaków i w tej chwili jest to miejsce absolutnie kontemplacji. Królowa męczenników. Tak. Oczywiście, matka wróciła do swoich chłopców. Matka przyszła do swoich chłopców, którzy ją tak ukochali, którzy mieli ją na mundurach i w sercu. Ona tam wróciła. Na medalikach. To była ta historia. No ale właśnie to mówimy, że ten świat żywych i zmarłych się też tutaj, prawda, razem gdzieś przenika. To jest dlatego miejsce... też tak bardzo ważne, żeby też modlić się za zmarłych, o spokój ich. No tutaj trudno, jeżeli byli ci, którzy tak świadomie i dobrowolnie to złoczynili, nie mieli krzty. Przecież ci kaci do końca życia ani żeby jedną łez uronili, prawda? No jeden z największych katów. Humer, nie bójmy się tego nazwiska. No Humer to jest ten akurat, który został skazany, ale on nie odsiedział zbyt długo swojego wyroku. To był jeden z największych bandytów, który na Mokotowie znęcał się nad Polakami, ale Aleksander Drej, kat Mokotowa, który wykonał nieprawdopodobną ilość wyroków, a proszę pamiętać... Czyli ręcznie, tak. Ręcznie, o to on strzelał. Akurat ten to lubił pepesze bardziej. Jak było Chiny w Katyniu. Tak, był Śmietański, który zamordował między innymi rotmistrza Witolda Pileckiego. Było dwóch takich bandytów na Mokotowie. Proszę pamiętać, że tam wykonano ponad 350 wyroków śmierci. Ostatni wyrok śmierci na Mokotowie był wykonany w 1955 roku. To był Władysław Dubielak, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej, wcześniej Armii Krajowej z obwodu Rybitwa. To jest teren powiatu, pogranicze powiatów gostynińskiego i gombińskiego. Ponad 350 wyroków śmierci wykonanych tam. Albo w tym tunelu śmierci, albo pod ścianą straceń, albo w takim małym domku, który już w tej chwili nie istnieje, bo został na jego miejscu wybudowany 12 pawilon. Ile osób zostało zakatowanych w śledztwie, zatłuczonych, zmarłych w wyniku warunków, w jakich byli przetrzymywani. Braku lekarz, braku opieki medycznej. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć. Oceniamy, że to jest liczba od 1000 do 3000 ludzi może nawet być, którzy tam zmarli. To jest coś nieprawdopodobnego. Drodzy Państwo, mamy telefony. Bardzo prosimy, Panie Dyrektorze, już słuchamy kolejnych telefonów. Proszę bardzo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Witamy, Pan Paweł. Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże Panu Dyrektorowi i szczęść Boże Ojcu. Witamy. Panie Dyrektorze, mam dwa pytania. Czy może Pan ma na ten temat własne przemyślenia, czy może w środowisku zaprzyjaźnionym, kiedy Państwo rozmawiacie o tych sprawach, skąd taki ogromny potencjał nienawiści? Bo można być urzędnikiem, funkcjonariuszem aparatu represji, ale ta skrajna nienawiść, która po prostu takie, a nie inne oblicze miała. I drugie pytanie, czy w tym miejscu, które określa Pan jako miejsce cudów, pojawił się choćby najmniejszy okruch człowieczeństwa? Czy coś takiego jest odnotowane? Bo to rodzi w człowieku nadzieję, że jednak można znaleźć w tej masie zła, jednak można znaleźć człowieka. To tyle. Dziękuję. Dziękuję, Panie Pawle, pozdrawiamy. No, szczury się zlitowały, Pan powiedział. Tak, to było miejsce, gdzie szczury się zlitowały nad więźniami, nad tą konkretną jedną osobą i ogrzewały jej stopy swoimi futerkami. Tam nie było miejsca na litość. Tam była po prostu zbrodnia. Tam przeokrutnymi torturami. Proszę pamiętać, że zrywanie paznokci to była najdelikatniejsza tortura. Jesteśmy jeszcze wczesna godzina. Gorsze rzeczy pokazują po 20, także... Może nie gorsze, bo nie mówię, to są straszne rzeczy. Bicie kablem, kijem, sadzanie na nodze odwróconego stołka. Tak, tam ona również pastwiła się nad tymi młodymi chłopcami. Proszę wyobrazić
sobie 1000 przysiadów zrobić. To przecież już po 100 jest nogi odmawiające. Usiąść na nodze odrzuconego stołka. To są kobiety, te piękne, wspaniałe dziewczyny z Armii Krajowej, z NSZ-u, przesłuchiwane drutem kolczastym i szczotką do mycia toalet. No. Wiele tych dziewczyn nie mogło później mieć dzieci. Coś nieprawdopodobnego. No, piekło na ziemi. Jakiś epizod z dobrym sercem. Pojawił się ktoś, jakiś... Tak. Pojawił się. I to jest coś nieprawdopodobnego. 45 rok. Bo pamiętamy film Przesłuchanie się... Jacka Bugajskiego, nie? No tam jest ten... Ryszarda Bugajskiego, tak. Ryszarda, tak, tam jest ten dobry łóbek. No, akurat, ale zostawmy, bo to może jest... Zostawmy, bo to jest pewna poetyka. Fantazja, tak. Aczkolwiek film niezwykle ważny. Tak. Proszę sobie wyobrazić, połowa 45 roku, tam już jest więzienie pełne, tam siedzą żołnierze z NSZ-u i w przestrzeni aresztu pojawiają się młode funkcjonariuszki służby więziennej, które zaczynają służbę. I one pomagają tym chłopakom. Trzech chłopaków z NSZ-u ucieka. Im serce dzięki pomocy tych dziewczyn. One wpadają, one później siedzą w więzieniach, przechodzą katorgę. Ich życie zamienia się w piekło. Jedna z nich kończy w szpitalu psychiatrycznym na skutek tortur, na skutek tych przeżyć. Byli też dobrzy ludzie. Wielu więźniów politycznych potem nie wytrzymuje samobójstwa. Absolutnie. Proszę sobie wyobrazić. W latach 60-tych, 70-tych jakieś, prawda, niesamowite depresje No i samobójstwa, no, ogromna ilość samobójstw. Jak zrozumieć, że człowiek człowiekowi i Polak Polakowi? To było to przecież... A proszę sobie wyobrazić historię dzieci, które urodziły się na Mokotowie. My mamy wiedzę o 16 osobach, które się tam urodziły. Wszystkich 16 rodzice byli żołnierzami antykomunistycznego powstania. Ojcowie nigdy stamtąd nie wyszli. Zostali tam zamordowani. Pozostałe kobiety, pozostałe matki. I teraz proszę sobie wyobrazić, te panie, które miały dzieci przez cały czas przy sobie, do drugiego roku życia dziecko mogło być z matką. Jest w przestrzeni szpitala pierwsze piętro, połowa pierwszego piętra, to był oddział dla kobiet, które rodziły tam dzieci. I tam były z dziećmi. Do drugiego roku życia mogły mieć je przy sobie i tam siedziały. I teraz przychodzi ten straszny moment, że dziecko jest matce odbierane i albo idzie do domu dziecka, jest oddawane do domu dziecka, gdzie przechodzi indoktrynację nieprawdopodobną. Adopcja, ta siła taka. Nie, to były domy dziecka, to nie były do rodzin. Do rodzin czasami zdarzało się, że do rodzin były dzieci oddawane, babcia przyszła, dziadek, siostra. Ale to były pojedyncze przypadki. Natomiast w większości dzieci były oddawane do domów dziecka. I proszę sobie wyobrazić dramat tych dziewczyn. One tracą dziecko. Idą do więzienia. Przechodzą w tych więzieniach różne sytuacje. No ale wychodzą. I teraz idzie bohaterka. Bohater. Dziewczyna, która powinna na defiladę zwycięstwa iść, a nie do więzienia, idzie do domu dziecka po swoją córeczkę czy syna i to dziecko się jej boi. Przyszła jakaś ciocia. No tak. To są dramaty nieprawdopodobne, których nikt jeszcze nie tak na dobrą sprawę nie zbadał. Ale proszę sobie wyobrazić, że tych więzi matka, dziecko bardzo często już nie odbudowano. I to są te historie, te dramaty. Bo tak czasami właśnie to, co powiedział ojciec Tadeusz, że ideologia, która w tej chwili nas zalewa, tak przechodzi nad historią naszą, tak sobie, jakby to było coś nieistotnego. A przecież to była istotna historia. To były dramaty tych wspaniałych ludzi, którzy powinni iść na defiladę zwycięstwa. A oni dalej walczyli i ginęli, i cierpieli. I to są dramaty tych ludzi, którzy... Przecież oni wszyscy chcieli kochać, chcieli być kochani, chcieli kończyć studia. Polska by miała wielu wspaniałych inżynierów, artystów, naukowców. A oni się znaleźli w dołach śmierci, na Łączce i innych miejscach. Kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Kto jest z nami? Halo, halo? Ktoś był? Halo? Tak, proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
I moje imię jest Danuta Michalska z domu i chciałabym porozmawiać, jeżeli chodzi o mojego ojca, o moim ojcu i o moim dziadku. Mój dziadek, będąc w AK, miał pseudonim Karolek, Karol, a mój tata Maszyna. Był to działacz tak samo za czasów stalinowskich, siedział 7 lat. Jako młody chłopak rzucił się na to, żeby w Polsce było zupełnie inaczej i zaliczył sobie 7 lat stalinowskiego więzienia. A mój dziadek, będąc Karolek z partyzantki pseudonim, po dużych akcjach, które przeprowadzili tam właśnie co tropili w Bieszczadach tych UPA. Nie ubowców, tylko UPA, bandy UPA, tak? Tak, bandy UPA. Mój dziadek był tym, który w czasie właśnie okupacji wykonywał wyroki na takich ludziach, na zdrajcach, którzy po prostu zdradzali właśnie ludzi z lasu, ewentualnie tam robili jakieś po prostu łapanki. No i przyszedł, odczytał, ja jeszcze byłam w więzieniu w Katowicach, bo dziadek dostał dwie kary śmierci, zwolniony później po 18 latach więzienia w Katowicach, byłam jako małe dziecko i później jak dziadek wyszedł z więzienia i zaczął opowiadać o tym, co mu się w życiu przytrafiło, no był to czas taki, jaki był, prawda? Ale tak jak pan dyrektor tu powiedział, tym ludziom nie powinno się przebaczyć. Bo przebaczenie tak może być, ale to, co oni wyprawiali z Polakami, bo Polakiem nie było można było być w tych czasach, wiadomo, że ludzie po prostu ze strachu też podpisywali cyrografy. Ja mam bardzo dużo dokumentów, które mi zostało po moim zmarłym ojcu i dziadku, które po prostu... Aha, jeszcze chciałam się pochwalić, że tata był oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi dla Wolność i Niepodległość Polski, też naszego pana prezydenta. Ma Krzyż Niezłomnych, ma świadectwo Solidarności, bo brał z panem właśnie za czasów pana Kaczyńskiego właśnie te wszystkie akcje, przepraszam, Wałęsy i tak dalej. Mam to wszystkie dokumenty przy sobie. Gdyby to jeszcze można było umieścić właśnie w tym muzeum, gdzie pan dyrektor tutaj... trzeba całować takich ludzi, którzy po prostu będą pamiętać i przekazywać, bo ja jestem ostatnią z rodu Michalskich i muszę panu powiedzieć, panie dyrektorze, że mam bardzo dużo z działalności mojego dziadka, gdzie po prostu ostatnio wydała się nawet książka, gdzie pan z Warszawy przyjechał prosić moją mamę o pozwolenie wydania Strzały pod więzieniem, gdzie ja poprosiłam o jakikolwiek egzemplarz, bo wszystkie były rozdane i ani jeden nie został, więc gdyby można było gdzieś do pana się wysłać dokumenty, to ja bym bardzo prosiła te, które mi zostały, bo jestem ostatnia z rodu, więc nie mam... Dobrze, pani Danuto, proszę pani, oczywiście, wszystkie dokumenty, które zechce pani nam przekazać, bardzo proszę, będą to dla nas największe relikwie. Rakowiecka 37, Warszawa, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Czekamy na kontakt, czekamy na sygnał, dojedziemy do pani. Będziemy niezwykle zobowiązani, niezwykle wdzięczni. Ja może podam numer telefonu 509 183 509. Prosimy o kontakt i do każdego dojedziemy, do każdego dotrzemy, kto tylko zechce nam przekazać pamiątki po naszych bohaterach. Czyli umówić się trzeba 509 183 509, a tam już dalej będzie droga. Będziemy dalej działać. Droga się rozwijała. Mamy telefony, tak? Bardzo prosimy, jeżeli są, a myślę,
Odbieramy telefony, rozmawiamy. Golgota Narodu Polskiego. Naszym gościem jest pan dyrektor Jacek Pawłowicz. Panie dyrektorze, rzeczywiście spraw jest wiele. Na pewno znajdziemy czas, żeby się jeszcze w niedalekiej przyszłości spotkać na dłuższe rozmowy, szczególnie ta część wieczorna czy nocna, bo część słuchaczy przychodzi do nas wieczorem, a jeszcze w nocy ci, którzy właśnie nie mogą spać, bo pamiętają, bo przypominają sobie. To, co powraca też w takich pytaniach o przebaczenie, bo tu pani powiedziała, nie możemy przebaczyć. No przebaczenie musi być, jeżeli jest się przyznanie do winy, skrucha i tak dalej, wyznanie tychże win, ale to jedno, mamy tak, 10 lat po wojnie, drugiej wojnie, strasznej wojnie, gdzie Polacy byli jako naród całkowicie, prawda, wyniszczani. I tak. Teraz jest Polak, który przychodzi do pracy, która polega na męczeniu, przesłuchiwaniu, biciu, zabijaniu, wraca do mieszkania w Warszawie, która się odbudowuje. Buduje się Pałac Kultury, odbudowują się mosty. Są jakieś, prawda, już zaczyna śpiewać zespół Mazowsze odnowiony. Bo pamiętamy te czasy, prawda? Są przecież filmy kręcone już, czwórka czy piątka z ulicy Barski i tak dalej tam. Tak, tak. Pomyliłem. Znaczy, to jest ale jak to się mieści? W jakim to kluczu? Czy co tych ludzi zepsuło? Czy... Ja niedawno oglądałem film o niemieckich obozach koncentracyjnych. I w tym filmie podkreślano, że ci bandyci, którzy tam mordowali ludzi, wracali do domów, byli kochającymi ojcami, kochającymi mężami. Dzieci bawiły się na podwórku, widziały więźniów, widziały to, co się... Czasami widziały, czasami nie, to różnie było w zależności od obozu. I teraz proszę sobie wyobrazić Rakowiecką. Miejsce straszne, miejsce katorgi, miejsce zbrodni. A tuż obok domy, w których mieszkali funkcjonariusze i którzy do pracy mieli tylko przejść przez bramę. Ich dzieci widziały. Widziały spacerniaki, widziały to, co się działo na Mokotowie w tamtych czasach. Ja nie potrafię tutaj ani usprawiedliwić, ani w jakikolwiek sposób zrozumieć tej postawy. Ja nie rozumiem w ogóle, jak można było w taki sposób mordować Polaków, w taki sposób pastwić się nad Polakami. Polak nad Polakiem. I to Polak nad Polakiem. Polak. Ktoś mi powiedział, nie przesadzajmy, bo to byli wyzuci z polskości ludzie. To byli absolutni bandyci. Na czołgach sowieckich, ale prawda? Jednak ale... to byli ludzie. I ogrom zbrodni. Dla mnie takim, to ja już mówiłem o tym, rotmistrz Pilecki powiedział, że Auschwitz to była igraszka. To proszę sobie wyobrazić. Człowiek, który blisko 3 lata spędził w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. A jak mówi, uważa, zło się dziedziczy? To znaczy, widzimy teraz młodych ludzi, nawet tutaj u nas w studio, względnie młodzi, ale młodzi, pod koszulki z tymi historiami patriotycznymi, inicjałami, orzeł biały na różne części. Wspaniali młodzi ludzie, przecież to oni. Taka odmowa, podniesienie, mamy znaczki pocztowe, broszury, wszystko. Tak, proszę zobaczyć, kto upomniał się o żołnierzy wyklętych, bo naukowcy to są dwa takie środowiska. Środowisko skupione wokół profesora, świętej pamięci profesora Tomasza Strzembosza i jego doktorantów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i środowisko skupione wokół byłych żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, którym przewodził świętej pamięci prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka i jego współpracownicy świętej pamięci Zbigniew Nawrocki i ci, którzy teraz kierują oddziałem krakowskim IPN-u. Ale społeczeństwie kto pierwszy się upomniał o żołnierzy wyklętych? Kibice. Tak. To oni. Bo dlaczego tak mówię? Bo kiedyś się takie piękne powiedzenie, jak jakiś historyk to wysunął, ja to też cytowałem, ale kiedy były te takie tarcia na tym właśnie tle, przeżywać ten dni czy nie, krytykowano Dzień Żołnierzy Wyklętych i powiedziano, że oto teraz mamy, dochodzi do starcia trzecie pokolenie AK z trzecim pokoleniem UB. Czy tak można byłoby? Myślę, że niestety w jakimś tak. sensie jest to bo proszę obrazowo. Zobaczyć, wielu dzieci... wnuków, tych Humerów, tak. Tych, którzy mordowali Polaków, w tej chwili najgłośniej krzyczą o polskich bohaterach, że oni byli bandytami. Ja w tej chwili już nawet nie podejmuję tej dyskusji, bo nie warto. Ale wcześniej się pytałem, a słuchaj,
A dziadek to gdzie był? Co robił wtedy, kiedy ci walczyli o Polskę? No i wtedy mina głupia i następuje i cisza. Kurtyna milczenia, oby, bo ja jestem agresywny. Że, no bez złudzeń. Są tacy, którzy milczą i nie wdają się w tę dyskusję, no, a są tacy, którzy na siłę próbują się argumenty, jeden, drugi, trzeci, czwarty, ale mówię, a Brygada Świętokrzyska, to właśnie... Brygada Świętokrzyska to byli dzielni żołnierzy, dziadka, był którzy czerwony. Walczyli o Polskę. Niemców, ale nie bali się też czerwonych, prawda? No i to jest najważniejsze. Są to nieprawdopodobne historie. Znam historię jednego z tych żołnierzy, który zaczynał jako podchorąży w 1939 roku w czasie wojny obronnej, a skończył jako żołnierz, jako major armii amerykańskiej, wchodząc na minę w Wietnamie, walcząc z komunistami w Wietnamie. Postać nieprawdopodobna. Człowiek, który był już w transporcie na Syberię, wywożony właśnie z Mazowsza Płockiego, wyskoczył z takiego punktu, w których ich trzymali, uciekł, przedostał się w nieprawdopodobnych warunkach, bo schowany w cysternie na wodę lokomotywy, przewieziony do Berlina Zachodniego. Albo historię cichociemnych. Wyselekcjonowani z 3000 żołnierzy na zachodzie w Anglii w specjalnym ośrodku w Essex, przyjechało do, dobrze mówię, chyba tak, przyjechało do Polski 330, zostali zrzuceni. Tu pracowali, tu ćwiczyli naszych żołnierzy partyzantów, tu walczyli, odbijali więźniów. I wielu z nich zostało zamordowanych na Rakowieckiej. Za to, a byli najbardziej wyćwiczoną armią, taką rzecz wewnętrzną, taką grupą, no ekstra. Niektórzy z nich, którzy udało się uciec, potem ćwiczyli wywiady zagraniczne Mossadu izraelskiego. Czy no, ale przede wszystkim współpracowali z wywiadem amerykańskim, angielskim, no, byli, jeżeli udało im się przedostać z powrotem. A tutaj zostali nagrodzeni właśnie taką nagrodą, że tak powiem, nagrodzeni właśnie. Kilkudziesięciu z nich zostało zamordowanych na Rakowieckiej. Cichociemnych, to jest najlepsza. Cichociemnych, tej elity Wojska Polskiego. Każdy z nich był w stopniu pułkownika obecnego. Każdy generałom był różny. Albo generał i czyczącego młodych żołnierzy. Panie dyrektorze, na zakończenie dziękujemy za to spotkanie. Czyli tak, muzeum jest otwarte, muzeum się tworzy, muzeum zaprasza, żeby tam trafiać. Obecnie grupy zorganizowane są zapraszane od 9 do 15, od poniedziałku od wtorku do piątku. Od wtorku do piątku. Prosimy na naszego lepiej. Facebooka wejść, tam mamy adres podany, tam jest podany telefon stacjonarny również. Czyli prosimy, albo na stronę www. Mamy Facebooka, strona jest w tej chwili. Czyli jaki jest Facebook? Rakowiecka 37. Rakowiecka 37, tak, Rakowiecka 37, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy młodzież. Raczej nie polecamy tej młodszej części. Gimnazjum, czyli od gimnazjum w górę. Od 14 roku życia w górę raczej, bo treści, które tam pokazujemy, nie do końca są przez młodych ludzi przyswajane, ale zapraszamy wszystkich. I dziękujemy za telefony od naszych słuchaczy drogich i telewizów. Na pewno do tematu powrócimy. Zaraz ustalimy dłuższy pobyt kiedyś w Radio Maria Telewizji Trwam. Bardzo chętnie. Jestem do dyspozycji. Tak jest. I może jeszcze będzie ktoś jeszcze z współpracowników, zobaczymy. Ale, tak, oczywiście. Ale mamy oczywiście naprawdę wspaniałych młodych ludzi, którzy kochają historię Polski, którzy kochają historię polskich patriotów. Przyjdą, opowiedzą swoje przeżycia, bo to jest bardzo ważne, jak ci młodzi ludzie podchodzą do tej świętości, którą mamy, którą dotykamy na Rakowieckiej. Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-owskich, był naszym gościem. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.